twórca żarówki. Thomas Edison podjął ponad 10 tysięcy prób, zanim udało mu się wynaleźć pierwszą działającą żarówkę. Kiedyś dziennikarz zadał pytanie Edisonowi, dlaczego marnuje czas na tyle prób, jeśli wiadomo, że światło świecy jest dla człowieka najlepsze. Dlaczego wciąż próbuje pomimo ponad 5 tysięcy nieudanych prób? Edison odpowiedział: młody człowieku, nieprawdą jest, że wykonałem 5 tysięcy nieudanych prób, ale faktem jest, że do tej pory odkryłem 5 tysięcy sposobów na to, jak nie wynaleźć żarówki. Kolejny wielki człowiek, jakim był Henry Ford i bez którego dzisiejszy świat wyglądałby całkowicie inaczej, w wieku 40 lat totalnie zbankrutował, tylko po to, by za kilka lat stać się jednym z najbogatszych ludzi tamtejszych czasów. Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, również w swoim życiu zbankrutował, a zobacz, co osiągnął. Dziś chciałbym więc porozmawiać z wami o bardzo ciekawym i zarazem kontrowersyjnym temacie porażki i tego, dlaczego jest ona nieodłączną częścią osiągnięcia każdego wielkiego sukcesu. Ponadto pokażę wam, jak możecie poradzić sobie z porażką i niepowodzeniami po to, aby osiągnąć sukces i stać się najlepszą wersją samego siebie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. I już teraz zachęcam was do pobrania w pełni darmowego e-booka 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie, dzięki którym zarobicie minimum 1000 zł. Link, gdzie możecie pobrać e-book, znajdziecie pod tym wideo. Bez względu na to, jak dobrze nasi rodzice nas chronią, kiedy dorastamy, prędzej czy później musimy samodzielnie zmierzyć się z wyzwaniami i trudnościami w naszych relacjach, pracy i innych aktywnościach. Za każdym razem, kiedy trafiamy na przeszkodę, mamy wybór, jak możemy na nią zareagować. Prawie wszystko, co przydarza się każdemu z nas, jest zdeterminowane przez nasze wzloty i upadki. Z kolei nasze reakcje są efektem wszystkiego, czego się nauczyliśmy i czego doświadczyliśmy. Twoje życie i wszystko, co ciebie dotyczy, przejawia się tym, jak reagujesz. I nie chodzi o to, co ci się przytrafia, ale o to, jak na to reagujesz. Wyobraź sobie, że stoisz w korku spóźniony do pracy. Masz już 15 minut spóźnienia. Jak reaguje większość z nas? Denerwujemy się i zaczynamy pocić, wyobrażając sobie wściekłego szefa, który miesza nas z błotem. Nasze myśli galopują, podsuwając nam coraz to gorsze obrazy. Ile osób jest w stanie nad tym zapanować i przyjąć fakt spóźnienia ze spokojem? Ile osób jest w stanie zachować pogodę ducha i pozytywne nastawienie w takiej sytuacji? Kryzysowa sytuacja jest testem, który pokazuje nasze prawdziwe oblicze, jest też doskonałym sprawdzianem naszego charakteru. I to właśnie o nasz charakter tutaj chodzi, a raczej o jego kształtowanie, które jest życiową misją każdego człowieka. Mamy za zadanie stawać się coraz lepszymi, szlachetniejszymi, silniejszymi i bardziej odpornymi na przeciwności losu. Jak jednak możemy rozwijać nasz charakter? Co może sprawić, że staniemy się lepszą wersją samego siebie? Odpowiedź jest jedna. Jest nią próba. Próba, test, wyzwanie do pokonania. Rozwój charakteru wymaga od nas przejścia przez ciężką próbę niepowodzeń i chwilowych porażek po to, aby wyjść z nich jako zwycięzca. Co nam ma jednak do powiedzenia w tej materii dzisiejszy świat? Ustaw się jak najlepiej, nie przemęczaj się, nie wysilaj, nie wychylaj, żyj na luzie i miej na wszystko wyjebane, a będzie ci dane. I co ciekawe, bardzo wiele osób tak właśnie postępuje. Mnóstwo osób pragnie nade wszystko zorganizować swoje życie w taki sposób, aby zminimalizować nieoczekiwane i zazwyczaj nieprzyjemne niespodzianki. Używają więc inteligencji, wykształcenia i doświadczenia, by stworzyć sobie życie i sprawy tak, aby uniknąć przeciwności, gdziekolwiek i kiedykolwiek mogłyby one się pojawić. Planują i przygotowują się dokładnie, upewniając się, że wszystko przebiegnie płynnie, zarówno w domu, jak również w pracy. A jednak pomimo wszystkich starań zmierzających do uniknięcia przeciwności losu, nie mogą się przed nimi uchronić. Przeciwności przychodzą do nas nieproszone. Jak powiedział Frederick Robertson, to nie sytuacja czyni człowieka, ale człowiek sytuację.
Nieważne jest więc, co ci się przydarza, to twoja odpowiedź determinuje całe twoje życie. Doktor Abraham Zalenzik z Uniwersytetu Harvarda przeprowadził badanie nad tematem rozczarowania. Z badań, jakie przeprowadził, wynikało, że ogromna ilość ludzi nie przygotowuje się mentalnie na nieuchronne rozczarowania, które niesie ze sobą życie. A kiedy one przychodzą, wydaje się całkowicie zaskoczona i emocjonalnie przytłoczona. W następstwie zaczynają oni generalizować i pozwalają sobie na myślenie, że ponieważ nie odnieśli sukcesu, to tak naprawdę nie są dobrzy w tym, co robią. Ludzie mają tendencję do postrzegania swoich rozczarowań jako dowodu na brak zdolności i kompetencji. W rezultacie łatwo rozczarowują się sami sobą i tracą odwagę i pewność, że muszą poruszać się naprzód. Przestają wyznaczać sobie cele, pracować nad sobą i stają się bardziej skoncentrowani na bezpieczeństwie i potencjalnej stracie niż na wykorzystywaniu szans i potencjalnym zysku. Grają nie po to, aby wygrać, ale po to, by nie przegrać. Ludzie sukcesu z badania Zalenzika wręcz przeciwnie. Po pierwsze, mentalnie przygotowują się na nadchodzące rozczarowanie z wyprzedzeniem, więc kiedy ono nadchodzi, mają już przemyślane, jak zareagują. Po drugie, postrzegają poszczególne niepowodzenia jako specyficzne dla danej sytuacji, a nie jako wskaźnik dla całości ich osoby. Po trzecie, i zarazem najważniejsze, ludzie sukcesu rozwinęli szereg mentalnych narzędzi, które używają niemal automatycznie zawsze, kiedy coś idzie nie po ich myśli. Teraz przyjrzymy się poszczególnym z nich. Pierwszym jest koncepcja porażki. Polega ona na zrewidowaniu swojego podejścia do koncepcji porażki. Strach przed porażką jest wyuczonym mechanizmem, który można oswoić i pokonać. Punktem wyjściowym do wyeliminowania strachu przed porażką jest uświadomienie sobie, że jakikolwiek sukces nie jest możliwy bez porażki. Wszystkie wielkie sukcesy poprzedzone są porażkami zazwyczaj monstrualnymi i powtarzanymi przez długi okres. Abraham Lincoln był postrzegany jako wielki przegrany. Stracił swoją firmę, miłość swojego życia i cały czas przegrywał w wyborach. Jednak dzięki temu uczył się na każdej porażce i w końcu wygrał wybory, zostając jednym z największych i najbardziej szanowanych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Kolejną techniką, która może cię zaszokować, jest podwojenie swojego współczynnika porażek. Kiedyś dziennikarz zapytał Thomasa J. Watsona, właściciela IBM, jak może szybciej osiągnąć sukces. Ten mu odpowiedział: podwój swój współczynnik porażek. Sukces to druga strona porażki. Wszyscy ludzie sukcesu w pewnym momencie ponieśli olbrzymią porażkę. Najwspanialszymi sukcesami naszej generacji są historie mężczyzn i kobiet, którzy przegrali tak wiele razy, że w końcu nauczyli się, jak osiągać sukces. Wspomniany na początku tego wideo Thomas Edison wiedział to najlepiej. Opatentował on ponad 1000 urządzeń i wprowadził je do komercyjnej produkcji. Jednak Edison ponosił ogromne porażki jako wynalazca. Tysiące razy nie udawało mu się wynaleźć odpowiedniego włókna do pierwszej żarówki. Jeszcze więcej razy próbował odkryć właściwą roślinę do pozyskania naturalnej gumy. Wiedział jednak, że sukces to gra liczb. Trzecim więc sposobem na sukces jest odpowiednia duża ilość prób. Jeżeli próbujesz wystarczająco dużo różnych rzeczy na wystarczająco dużo różnych sposobów, ucząc się przy tym z każdego testu lub porażki, to musisz w końcu osiągnąć sukces. Każda porażka jest więc szansą, aby spróbować jeszcze raz, tylko tym razem mądrzej. Naszym zadaniem jest więc nie bać się porażki, ani nie unikać jej tak bardzo, że jednocześnie unikamy sukcesu. Zamiast tego musisz postępować naprzód i podejmować inteligentne ryzyko, które przemyślisz z wyprzedzeniem. Zig Ziglar, amerykański mówca motywacyjny i pisarz, stwierdził, że wysokość, do jakiej dorośniesz w życiu, będzie zawsze determinowana głębokością twoich osobistych fundamentów, które prawie zawsze stanowią jakość i liczbę twoich porażek i to, czym stajesz się po ich fakcie. Dale Carnegie, kolejny wielki człowiek sukcesu, pisze: człowiek sukcesu czerpie zysk ze swoich błędów i próbuje jeszcze raz inny sposób.
jak powyższe słowa różnią się od toku myślenia znakomitej większości osób. Porażka postrzegana jest jako najgorsze, co może nam się przytrafić. Unikamy jej jak ognia, a kiedy nam się przytrafi, chcemy jak najszybciej o niej zapomnieć, nie poświęcając nawet chwili na analizę tego, co zrobiliśmy źle. Kolejną techniką, która pomoże nam zmierzyć się z przeciwnościami losu, jest planowanie na przyszłość. Nasz umysł jest niesamowitym narzędziem do zrozumienia rzeczywistości. Warto więc użyć go do wybiegnięcia do przodu i zadania sobie pytania, co może później tak w przyszłości. Wiedząc, jakie zagrożenia mogą nam się przytrafić, możemy się na nie przygotować chociażby mentalnie. Stosuj więc zasadę: przygotowany, zawsze ubezpieczony. Ponadto zawsze staraj się rozłożyć ryzyko. Stawianie wszystkiego na jedną kartę w przypadku porażki nie daje nam wielkiego pola manewru. Skoncentruj się na celu, ale zawsze pamiętaj, że nie jest to jedyna droga, jaką możesz podążyć. I pamiętaj, jedynie wiara w samego siebie może sprawić, że zbudujesz mocne fundamenty, na których powstanie wspaniałe życie. Jak mawiał Churchill, nigdy, 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 nigdy się nie poddawaj. Mam nadzieję, że to wideo sprawi, że i ty zaczniesz postrzegać porażkę i niepowodzenie w innym świetle i będziesz wiedzieć, jak postępować, kiedy w twoim życiu nie wszystko będzie szło zgodnie z planem. Jeżeli to wideo dało ci wartość, zapraszam cię do lajkowania, komentowania i udostępnienia tego materiału wśród swoich znajomych, jak również do obejrzenia innych z moich produkcji. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.